Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z Czeko. Dzisiaj zagram sobie Conquesta samemu. Tak wyszło. Lokim na solo, ponieważ raz już na dżungli grałem. Przepraszam, że tak pocieram nos, ale mnie swędzi. Raz już na dżungli grałem, także powiedziałem, że to będzie bez sensu nagrywanie drugi raz na dżungli. Nagrał sobie na solo Lokim. Moim przeciwnikiem będzie chyba Anubis. Anubis, bo zrobić midcampa, żeby na wszelki wypadek nie będę stąd odchodził za wcześnie, żeby nie, bo to jest Nuwa z medytką, także nie wiem, czy ona mi to stankuje, czy nie. O, nie poczekała na mnie z expem. Tak, to już bym miał drugi. No ale cóż. Prawdopodobnie będę miał Anubisa, czyli to będzie bardzo pasywna lane, bardzo pasywny lane. Będę sobie tylko stał pod towerem i decoyował, dopóki nie będę mógł czegokolwiek zrobić. Nie chcemy go nafidować. Tak, myślałem, Kabrakan na dżungli, Anubis na solo. Anubis zaczął od budków na drugim, czyli na według mnie najgorszy start, jaki mógł. Nawet potek nie kupił. Bo Vampiry Strzał daje wam więcej powera, daje wam tyle samo powera plus pasywkę lepszą. Daje wam pasywkę, daje wam tyle samo powera. Co ja tu miałem mówić? Plus jest o wiele tańszy. Dlatego o 200 golda tańszy, także według mnie Vampir Shroud jest o wiele lepszym wyborem. Plus możecie do tego kupić jeszcze później jakiś drugi początkowy item na pierwszy level. Albo buty i aktywkę, nie? I parę potek. No, także ja sobie zacznę od Hardseekera. Potem kupię Transa, myślę. Ubis przestraszony jakoś, nie wiem dlaczego. Aj. Strasznie przestraszony ten Anubis, nie wiem czemu. Siedzi pod tym towerem. No. Także Loki. Bardzo fajna postać teraz na solo. Po nerfie potki. Nie widzę go za często na dżungli. Czemu on taki przestraszony jest? Przecież on mnie tu powinien zaoutpuszować. A ja go puszuję. On mnie tu powinien zaoutpuszować bez problemu, jedynką, trójką. Nie wiem czemu on jest taki wystraszony, on mnie powinien rozwalić bez kitu. Dziwne, dziwne. Dziwne, dziwne. Używa tylko trójki zamiast dwójki, trójki, jedynki. Do puszowania. Dziwne, dziwne. Czekolamer, Bortel się odzywa. Przed chwilą nagrywałem mecz z Bortem, który był do wygrania, a Bortel dał F6. Ma 250 groszy. Patrzcie, teraz ten obi zginie. I się nie cofnie. Shiron. Shiron. Strasznie przestraszony ten Anubis jest, nie wiem czemu. On powinien Everly zapuszować to strasznie potężnie. Nie powinien mi dać wyjść spod towera. Idę kupić Transa. Znaczy Hardseekera, przepraszam. Te potki na życie najwidoczniej nie będą mi potrzebne póki co. Zawsze kupuję ich więcej, kupuję na początku Hoga na dwójkę. Bo Loki ma bardzo słaby push Verli. Trzy potki na życie i dwie na manę, zawsze na solo, bo dostaję zawsze pierwsze blue, czyli na manę będą mniej mi potrzebne i potki na życie, bo jak mówię, Loki ma słaby push Verli i dużo mi HP schodzi zazwyczaj. Dobra, trzeba zacząć stakować. Anubis, jak widać, dalej cipczy pod tym towerem. Buty na cooldowny. Czy buduje się typowo jak Jouster. Najmniej gdzie widzimy, co się dzieje, ale ja tam nie idę. Wszyscy nie potrzebuję tam na razie iść. Wolę się farmić, na razie farmię bez GMO. Ale on się boi.
Tam obserwuję cały czas kątem oka, coś tam nam idzie dzieje. Ale widzę, że wszystko mają pod kontrolą. Że nie ma potrzeby tam na razie iść. Chociaż mogę się mylić. Straciłem 2-3 minionki. 3 minionki straciłem. Jeśli wiecie lub nie, jeśli tower wam dotknie minionka chociaż raz, to nie dostajecie za niego golda już, ale expo dostaniecie. Także pilnujcie sobie tego. Kabraton tu gdzieś jest, bo zrobił mu teraz blue właśnie. Tylko dziwię się, że mnie nie zgankował, kiedy byłem głębiej. Powinien to zrobić, ja bym przynajmniej tak zrobił. Ale ja jestem noobem, ja się tam nie znam. Myślę, że mogę rozpierdolić teraz bez problemu tego Anubisa. Tak jest, fajnie. Dobra. Jak widzicie, on nie ma nawet damage'a, żeby mnie zbić. Nawet ulcie Anubis nie ma o! Cześć. Patrzcie, jaki kurwa ten. Pisał, jakbym miał te emotki, jakby były już emotki do Lokiego, to bym mu pomachał albo coś. Ale ten, on pewnie pisał do tego. Pisał do niego, dlatego mnie zaatakował. Dziwne to było. Rusy. Whatever. Pierwsza podkę zużyłem. Loki by fajnie kontrował tego. Znaczy, może nie kontrował, ale by fajnie było, jak on tak bije w tą ziemię, nie? Tremorsy, to by ja postawiłbym decoya po prostu i bym decoy mógł mu zadać damage. Po prostu, nie? Tak, i on by tu tremorsy dawał. Jezus, takie spadki FPS-ów nagle mam. Dobrze, pójdę się kupię transa. I kupię Aegisa. Nie, nie stać mnie już, okej, czyli nic nie kupię. Dobra, nieważne. W sumie mogłem wbić się w tego kabrakana, ale jestem dobrym człowiekiem, nie wbijam się, że tak powiem. I ktoś nie szuka guza u mnie, ja też tego nie robię. Jestem bardzo spokojnym człowiekiem z natury. Także nie biję się w ogóle. Jak widać, nawet w grach czasem jestem zbyt spokojny. Chociaż, no znaczy zbyt spokojny, jak należy pod jakim ten znaczeniu, nie? Oj. Jak na to, należy jak na to patrzysz. What the fuck, on jest słaby. Dziup. Okay. I can deal with that shit, nigga. Nie mam wardów, mogę zginąć. No cóż. No i zajebiście. Nie your team, tylko Czekok. Pójdę w transa, nastakuję sobie go. Top kill, nice one. Ładnie, ładnie cisną. Nie wiem, co tu za dużo mówić. O czym mogę mówić? O dupie Mary nie będę mówił. Kiedyś oglądałem swoje stare filmy. Muszę zrobić takie coś. Jak reaguję na swoje stare filmy. Ludzie tak robią, widziałem.
na tubie, a coś bardziej popularnie. Reacting to my old videos, czy coś. Dzięki. Okej. Okay. Niezbyt wymagający ten przeciwnik jest. Akcje mi strasznie takie. Spadki FPS-ów na pewno. Widzicie to na pewno. Wiem, mnie też to przeszkadza. Nie zgankować minę. Chociaż może się farmić będę. Farmio bez GMO. No, myślałem, że ta linia będzie bardzo pasywna. Zresztą jak zazwyczaj na Lokim się tak się gra bardzo pasywnie na początku. A zwłaszcza na Anubisa i Warriorów, tak jak Herc czy Vamana i tak dalej. Chuck. Ale z tego co widać, ten Anubis jest bardzo wystraszony. Dał mi zbudować przewagę w early i teraz zostaje w pierdziel. Bardzo sromotny. Także to był jego błąd. Chronos Pendant teraz buduje. Wątpię, że to jest rot, kiedy jest tak do tyłu. Co ja chcę kupić? Bica. Muszę się nauczyć używać bica tak jak Shing na Lokim. Jeśli wiecie lub nie, bic na trójce zmniejsza cooldowny o 5 sekund. Czyli jeśli macie tutaj cooldown na tym... Gdzie jest myszka? Tu na tym 7 sekund, nie? Użyjecie od razu bica po tym. Jeszcze jak macie cooldown reduction, jeden inny cooldown reduction, czyli na przykład na Lokim, w przypadku Lokiego jest to powiedzmy... Jak to się nazywa? Różdżka ta czerwona. Vampiric... Nie, Vampiric. I o tym zwrat. Macie 6 sekund cooldownu, nie? To od razu możecie użyć od razu, nie? Tej trójki. Także to jest fajne. Laksy? Okej. Czy on mnie? O, słyszał mnie. Poison z jedynki go wykończył. Ile wynik go już dostałem? 100, not bad. Ten build jest bardzo świetnie według mnie. Ten build. Super, bardzo mi się podoba. Lubię na nim grać. Teraz będę budował wrata właśnie, potem hydrę, a potem... Potem mi się zbuduje Bane'a, właśnie, teraz Bane. Ile na midcampy zrobić? Znaczy... Pomóc. Oni sobie poradzą. Co za muzyka? Kurwa! B chciałem nacisnąć. Zepsułem. Zwastowałem bitsa niepożarnie. To może się źle skończyć. Nie, takiej muzyki nie chcę, no come on. Wezmę sobie luce się będę. Może nie jest mi za bardzo potrzebny ten. On transa. Jest. Nawet nie potrzebuję na jego ulta, no popatrzcie się. Co ja z nim robię. Ale muszą być na niego źli ci ludzie. Zadał 6 ma. Robię się Loki opener w this shit. Ale tak naprawdę nic nie jest OP, jeśli tego nie umiecie wykorzystać. Będę się farmił dalej, co się będę. Farmio bez GMO. Mam 18 level, największy w teamie.
Dokładnie. Żeby się tylko nie poddali, bo mam sobie ochotę zagrać tak, aż się zbuduje pełny build. Kiedyś one się zaraz poddadzą. Przeżyłem. Staki dajcie. What? Prawie nie ma ulta? Widzę, że nie ma. A, mogłem tego nie kupować, teraz miał Bane'a. Znaczy wrata na drugi już. No co zrobisz? Idę po speeda teraz, chociaż... Nie, nie będę miał jeszcze. Ile nam da pomóc? Grałem. Ładnie ci się. 7-0. Loki 10-1. Nemesis. You rock, but don't get cocky. Żol. Dobra. Tak czy tak, ludzie, dzięki za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że przedstawiłem jakieś tam trochę. Chociaż decent gamingu Lokim na solo. Jak mówię, miałem zamiar teraz wziąć tego. O, gemy odblokowałem, zajebiście. Miałem zamiar teraz wziąć tego. What the fuck, taki malutki damage miałem? No może mi tylko tego Anubisa farmiłem. Miałem zamiar teraz wziąć, jak to się nazywa? Zaraz wam pokażę build mój. Charakter builder tu jest. Pierwszy tak, Heartseeker. Potem miałem Bane'a wziąć. Potem, znaczy kurde tego. Wrata, teraz Bane'a. Znaczy pierwsze Hydrę, potem Bane'a. Nie? Gdzie jest Hydra? Tu jest Hydra. I to by był. Nieważne. Nieważne. Dobra. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Pod spodem macie linki do fanpage'u.